Bohaterka tego odcinka biega krótko, ale szybko. Lubi chipsy, a mimo młodego wieku już myślała o zakończeniu kariery. I dobrze, że tego nie zrobiła. Klaudia Adamek. Cześć, to ja. Tylko zielona cebulka. Powiedz mi, jak się upada, to bardzo boli? Jak się spada na dno? Bo ty używałaś takich sformułowań, że w swojej karierze sięgnęłaś dna. No powiem ci, że jakby byłam na topie, no można powiedzieć, no w czubie, tak? Mistrzostwa Polski wygrywałam, wyjeżdżałam z Mistrzostw Polski z medalami, jeździłam na Mistrzostwa Europy, Świata i to była taka rzecz, która wiadomo, trenowało się, był sezon i przychodzi mistrzostwa, więc jakby było się na tym czubie i nagle przychodzi jeden rok, bach. Kontuzja, okej, okay. Nagle nikogo, wszyscy zaczęli odchodzić, sponsorzy, stypendia, no wiadomo, jak jesteś na czubie, wszyscy cię znają, cześć, a jak nagle dostajesz, masz kontuzję, no to wszyscy się odwracają i no było ciężko, ten rok pierwszy kontuzyjny, jak nadrywała mi chęć dwugłowy, no to pozostałam tak naprawdę z rodziną, z trenerem i tak naprawdę z lekarzami z Polskiego Związku, którzy załatwiali mi wszystko, no bo byłam zawodniczką kadry, więc jakby no nie było miło. Pamiętam, że chciałam skończyć po jakimś czasie karierę, bo mówię, no kurczę, no ciężko mi było po prostu, no nie ukrywam tego, że byłam też młodą osobą i tak naprawdę z tej jakby można powiedzieć świecznika, gdzie już troszeczkę byłam, troszeczkę może wpadałam w taki może szał, że tutaj zdjęcia, tutaj Instagram, tutaj to, że fajnie wszyscy mnie znają i nagle mnie nie ma, tak? Znikam z bieżni i no gdzie jest Adamek, tak? Gdzie ona jest, więc jakby też wiele osób no po prostu postawiło na mnie X-a. Był sezon halowy, odpuściłam sezon halowy. Zaczęliśmy się przygotowywać z trenerem do Mistrzostw Świata Sztafet, które były w Yokohamie, w Japonii. No i już z wielką nadzieją patrzyłam na sezon letni Mistrzostwa Świata. No to była bardzo dla mnie duża impreza, pierwsza tak naprawdę seniorowska. No i bach, kolejne naderwanie mięśnia dwugłowego, tym razem w lewej nodze. I po prostu ręce mi opadły, nie wiedziałam, co mam robić po prostu, no bo mówię, kurczę, no dlaczego ja, tak? Przychodzą takie myśli, dlaczego znowu ja? I to jest złość, żal, rozgoryczenie. Jak nazwać to uczucie? Kiedy znowu wracasz, jesteś pełna energii i chęci i dzieje się to samo, co było wcześniej. Wiesz co, taka bezsilność i taka... Zanika ta motywacja po prostu, którą miałam, chęć walki, po prostu to wszystko tak nagle jakby ktoś kopnął i już by, jakby wymazać po prostu to. I mówię, kurczę, wróciłam do Polski, dziewczyny pojechały dalej, startowały, a ja po prostu siedziałam w domu i tak naprawdę czekam, co dalej. No jakoś tam w tym sezonie próbowałam cokolwiek robić, ale tak, albo to był bieg, który przerywałam, bo był ból po prostu, albo to był bieg bardzo taki bezpieczny, na tak naprawdę nie dający mi nic, bo przepadły mi mistrzostwa, młodzieżowe mistrzostwa Europy, mistrzostwa Polski, na mistrzostwach Polski wystartowałam, ale gdzieś byłam tam ósma, czy tam siódma, ledwo dobiegająca do mety i tak naprawdę, no mówię, kurde, no dlaczego znowu ja? I po prostu, no siedziałam tak i mówię, kurczę, nie, no chyba to nie jest chyba już to. To jednak może jednak ktoś tam na górze mi powie, może daje mi te znaki, że jednak może mam sobie to odpuścić i iść w jakąś inną drogę. Ale i powiem szczerze, że myślałam, że właśnie po tym drugim naderwaniu, myślałam, że mnie właśnie, że nie będzie mnie w kadrze, że zostanę sama z trenerem i że będę musiała to wszystko znowu od początku budować, ale zostałam w kadrze i mówię, kurczę, no nie, no trzeba, po prostu, wiesz, po prostu musiałam wziąć się w garść,
No i zaczęłam też w inny sposób jakby odbudowywać to wszystko. Od samego początku może dorosłam, dojrzałam do tej takiej jakby do tego sportowego życia i trenowania i mówię, kurczę, jeżeli był trening i on się nie, może nie, że się nie sprawdził, ale po prostu moje zaangażowanie w ten trening było za małe, bo się coś, że się działy takie rzeczy, to chyba muszę jeszcze więcej dołożyć dodatkowych jakichś bodźców, aby się to już nie wydarzyło, tak? O tym zaraz jeszcze porozmawiamy, ale chciałem Cię jeszcze zapytać, jak długo i co przeważyło? To pozostanie w kadrze przeważyło, że zostałaś, że postanowiłaś dać sobie jeszcze szansę na zaistnienie w lekkiej atletyce? Czy głosy innych osób? Co było takim momentem przełomowym, że Ty stwierdziłaś, mimo tych dwóch naderwań, wciąż warto? Wiesz co, chyba takim dużym plusem właśnie w tym, że zostałam, to było właśnie to, że zostałam w kadrze, że jednak tutaj ktoś we mnie wierzy jednak i że pozwalają mi po prostu trenować w grupie z dziewczynami. To był taki bardzo duży plus, bo myślę, że raczej chyba bym zakończyła karierę i raczej by mnie tutaj nie było. No. A z tego czasu, kiedy zostałaś sama z tymi najbliższymi osobami, dużo numerów telefonów było Ci z pamięci telefonu? Czy były takie, które na przykład, jak się okazało, że wracasz, to nagle zaczęły się znowu odzywać? Wiesz co, jakby ja miałam tą świadomość, że jeżeli mam tą, że jeżeli nabawiłam się tej kontuzji, to wiedziałam, że ludzie odejdą, a no i z taką pogardą troszeczkę patrzyłam na ludzi, którzy wracali po tym, jak nagle było super, że nagle znowu jestem na świeczniku i w szczególności po tych Mistrzostwach Świata dużo osób właśnie do mnie pisało i po prostu z jednej strony mówię, kurde, fajnie, a z drugiej strony mówię, kurczę, a gdzie byliście, jak było mi naprawdę ciężko, tak? Więc no tutaj, no, może, że nie ubyło, bo jednak tam jakieś tam współpracy są, ale no, do niektórych ludzi troszeczkę się zraziłam po tej sytuacji i stoję na uboczu po prostu. Jak widzę te osoby, to po prostu, wiadomo, z grzeczności, ale jakoś tak mam ten dystans po prostu pozostał. A z perspektywy czasu uważasz, że to była bolesna, acz potrzebna lekcja, to co Cię spotkało, że to w jakiś sposób pozwoliło Ci po powrocie być jeszcze lepszą, być na jeszcze wyższym poziomie i, tak jak powiedziałaś, dojrzeć do bycia sportowcem. Wiesz co, z biegiem czasu troszeczkę starsza już jestem i wydaje mi się, że... Ale tylko troszeczkę. Tylko troszeczkę. Wiesz co, pokazało mi to po prostu, że w sporcie nie jest łatwo i nie jest tak kolorowo. I może to mnie bardzo obudziło z tego jakby tej otoczki super wiecznie, wiesz, na świecie, no wiecznie biegająca super wyniki, może nie jakieś rewelacyjne, ale no jakoś tam zawsze byłam, wiesz, w czołówce i może to po prostu pokazał taki, to był taki liść po prostu w twarz, można brutalnie powiedzieć, ale no wydaje mi się, że to było potrzebne, bo spojrzałam z innej perspektywy na to. I dużo mnie to nauczyło, dużo mnie to kosztowało, ale no mogę teraz tak na spokojnie, bez może takich większych emocji powiedzieć, że było to po prostu potrzebne. No, mam nadzieję, że już mnie ominął ten pech. Że już czas na naukę, tak, podejścia do życia sportowca już był, ty wnioski wyciągnęłaś i teraz możesz się tym życiem cieszyć. Tak jest. Powiedzmy, powiedziałeś, że inaczej zaczęłaś do tego podchodzić, że zmieniłaś podejście do treningu i nie tylko, że generalnie wzięłaś się za siebie. I to było tak, że to było Twoje postanowienie, że nie no, jedna kontuzja, druga kontuzja, to musi coś, jak muszę się ogarnąć? Czy ktoś Ci sugerował, Klaudia, warto byłoby zmienić to, warto byłoby zmienić to? Wiesz co, chyba sam, inaczej, zaczęłam od głównej cechy, która zawsze, z którą zawsze się borykałam, czyli waga. U mnie to jest taka rzecz, która jest wiecznie się z nią borykam, bo ja nie ukrywam, że ja lubię dobrze zjeść, ja jestem łakomczuchem i ja, no, ciężko mi jest czasem odmówić czegokolwiek, bo jak ktoś mówi, a
idziemy ci wieczorem na to i na to. No super, super, dobra, idę. I wiesz, ja idę, jest osobą, która idziemy nie myśli... Idziemy na pizzkę. Tak, idziesz? Nie, tak, pójdę. Idziemy na burgera, idziesz? No, poszłam. Nie, no mówię, ja nie muszę... Wiesz, bo niektórzy podchodzą tak, ludzie, którzy no, nie są w tym świecie sportu, że nie, no przecież oni tyle tak. trenują, oni mogą wszystko jeść. Nie, nie. Z kopytami mogą jeść. Wiesz co, albo na przykład spotykam się często z taką oceną, że a sportowiec to tak, nie je fast foodów, nie je niczego, nie je lodów, słodyczy i takich wszystkich tych... tych Chips, wysokokalorycznych rzeczy, tak. No ale wszystko jest dla ludzi. Ja czasem przeginam z tym często bywa tak, że tego nie kontroluję, więc po prostu powiedziałam, że trzeba od tego zacząć. Zaczęłam współpracę z dietetykami. No, jedne współprace były lepsze, drugie były gorsze, ale summa summarum, wyszło mi to na dobre. Zaczęłam uważać, co jem. Wiadomo, że od razu nie powiedziałam, dobra, od dzisiaj nie jem tego, tego, tego i tego, co jadłam do tej pory, no bo tego się nie da. No po prostu wszystko jest dla ludzi i trzeba to właśnie iść z umiarem, więc po prostu dietetyk powiedział mi, słuchaj, zjedz na przykład to dzisiaj, ale na przykład jutro zjedz to i to. Więc jakby no tutaj on, jakby nauczyłam się po prostu jeść zdrowo. Bo ja, no mi też nie można dużo ograniczać, bo ja potem, to jest taki zapał, wiesz, słomiany można powiedzieć, że dobra, tydzień będzie dieta, a potem zacznę wpierdzielać po prostu to, co mi się podoba, więc tutaj musiałam się po prostu nauczyć dobrze dobierać produkty, aby to wszystko miało ręce i nogi. Więc takim właśnie taką pierwszą rzeczą, którą zmieniłam, to było żywienie i na tym się skupiłam. A drugą rzeczą no to była stabilizacja i stretching i wszystkie rozciąganie, jakby skupienie się na takich, można powiedzieć, pierdołach, ale one były ważne, bo ja przestałam się skupiać na tym. Był główny trening, okej, do domu. Wiesz, a tutaj jednak no, trzeba na to też poświęcić troszeczkę czasu i skupić się na tym, więc te dwie rzeczy myślę były takimi dwoma rzeczami, które pomogły mi, aby już ten uraz nie wracał i też troszeczkę uświadomiłam, jakby sama dla siebie to była dla mnie taka, wiesz, lekcja po prostu. Czyli jak to mówił Krzysztof Ibisz, racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie, tak? Tak. I jest wtedy uśmiech, moc, fitness, sport. Ale w tym powrocie, kiedy wróciłaś już i powiedzmy pozwoliłaś zapomnieć o tym, że cię nie było 2 lata, przypomniałaś o sobie bardzo mocno. Tutaj mam na myśli Mistrzostwa Świata Sztafet w 2021 roku, ale też chyba fajnie, że trafiłaś na bardzo fajny czas, jeśli chodzi o żeńskie 100 metrów w Polsce. Macie tak fajny zespół, tak fajną ekipę, że no nic, tylko trenować i bić kolejne rekordy i zdobywać sukcesy. No, jeżeli chodzi o ekipę, no to nie ukrywam, mamy naprawdę super zgrany zespół. Mimo to, że trenujemy razem, to też mamy kontakt poza obozami, poza treningami, wspólne wyjścia też komunikacja między nami. Wiadomo, jesteśmy rywalkami i jak przychodzi start, no to wiadomo, że nie ma hiszków, śmiszków, całusków, buziaczków. No, każdy się skupia na sobie, ale jeżeli jesteśmy na obozie, no to jakby ta relacja jest mega fajna, mega ciepła, koleżeńska i tutaj na to naprawdę nie mogę narzekać, bo no super trafiłam. Nie, chyba nie chciałabym trafić do innego zespołu. No i macie cały przekrój też wiekowy, tak? Macie młode zawodniczki, macie, nie powiem stare, albo starsze. Czekałam na to. Macie też zawodniczkę, która była 3 razy na Igrzyskach Olimpijskich, Marikę Popowicz, tak? Drapała, więc pozdrawiamy Marikę. Tak. Więc to jest taka mieszanka wybuchowa, która w ostatnich imprezach no, dała cudowny efekt. Tak, wiesz co, ja się cieszę, bo tak jak mówisz, jest ten przedział wiekowy, troszeczkę taki szeroki wachlarz, ale to też jest doświadczenie, bo jeżeli jest Marika, która była 3 razy na igrzyskach, trenuje no, bardzo długo,
nie będziemy zdradzać, to wiesz co, po prostu od niej można się też uczyć. Ona też daje nam fajne jakieś tam wskazówki, jeżeli tutaj też mowa o sztafetach, bo Marika jest mega obiegana, Kasia Sokulska to samo, więc jakby tutaj dziewczyny nie tylko z nami trenują, ale też nam w jakiś tam sposób pomagają, jakoś tam naprowadzają, więc jakby ja się bardzo cieszę, że jakby ja nie jestem takim też typem, którym odwraca się wyniośle, jak ktoś mi zwróci na przykład uwagę, bo wolę, żeby na przykład ktoś mi zwrócił uwagę, na przykład Marika mówi, słuchaj, weź mi rękę tak ustaw, albo weź trochę wyżej, to ja mówię, okej, bo jakby to będzie i dla mnie, i dla niej dobre, tak? A jesteśmy zespołem i współpracujemy ze sobą, więc no ta komunikacja i jakby to między nami taka relacja też musi być dobra i jakby, no ja uważam, że trzeba znać swoje miejsce w szeregu i ja swoje miejsce znam. To jakie jest to twoje miejsce w tym szeregu? 100 metrówek? Nie wiem, po środku myślę. Ja też, ja nie wiem, ja jestem taką chyba osobą, troszeczkę można powiedzieć, taką osobą w grupie, która luzuje, dowcipkuje, więc jakby zawsze jest śmiesznie i nie jestem taką osobą konfliktową, więc myślę, że jestem tak gdzieś na środku. Czyli ugodowa i każdy tak. Generalnie, czy ktoś nakrzyczy, czy chce pośmieszkować, to zapraszamy. Tak. Wspominałaś o tym, że jesteś łakomczuszkiem i lubisz dobrze zjeść, ale to bardziej słodkie, czy bardziej słone rzeczy? Słone. Słone, wytrawne? Tak, słone, wytrawne, chipsy, lejsy, zielona cebulka, wiadomo jak złoto. Czyli to mamy odpowiedź, że sportowcy też ludzie jednak. Tak. A powiedz mi, ten rok 2021, bo już go trochę tak wspomnieliśmy, tymi mistrzostwami świata, czy to był taki najlepszy rok dla ciebie i będzie wyznaczał poziom sukcesu w kolejnych latach, że były medale na mistrzostwach świata sztafet, dwa udało ci się zdobyć, był wyjazd na Igrzyska Olimpijskie i czy to gdzieś jest tą poprzeczką, którą teraz będziesz chciała przebić? Że już na przykład nie tylko wyjazd na Igrzyska, ale już bieg w finale, do którego wam niewiele zabrakło w Tokio. No nie ukrywam, że no, ten rok 2021 to był naprawdę bogaty w sukcesy rok. I tak jak mówisz właśnie, to wydaje mi się, że ten rok postawiłam sobie troszeczkę wysoko poprzeczkę i będzie na pewno wyznacznikiem na kolejne sezony. Wiadomo, że to nie będzie tak na pstryknięcie palcem i to nie będzie tak łatwo poprawić jakby sukcesów, wyników, można powiedzieć, bo też w tamtym sezonie nabiegałam dwa rekordy życiowe, trzy rekordy życiowe, jeżeli tutaj też mówimy 60 metrów, więc no na pewno będzie wyznacznikiem i nie będzie łatwo. No ale no rok 2021 będę naprawdę wspominać z uśmiechem na twarzy. No nie ma się co dziwić, tak? No spełniłam swoje marzenie, sportowe marzenie, czyli Igrzyska Olimpijskie. No niewiele nam zabrakło do finału. Każda z nas chciała być bardzo w tym finale. Troszeczkę jest taki niedosyt z tego powodu. Właśnie długo wam towarzyszyło poczucie niedosytu, że nie udało się wejść do tego finału? Wiesz co, wydaje mi się, że każda z nas inaczej jakby to przechodziła. Ja na przykład troszeczkę to w inny sposób przeżyłam. I po prostu... Inny, czyli? Czyli powiedziałeś, dobra, nie udało się, teraz uda się za 3 lata w Paryżu. Nie, troszeczkę... Były łzy. No nie. Były łzy i no jakby towarzyszyło mi dłuższy czas. Więc ja też... Ja jestem też troszkę bardziej emocjonalną osobą, więc przeżyłam to i no nie ukrywam, że troszeczkę chciałam być w tym finale, jak każdy. Boże, powiedzą, że jestem beksą jakąś. Nie, jesteś emocjonalną po prostu. więc no, tak jak mówię, no każdy z nas przeżyła to inaczej. No i co, no, były igrzyska, jesteśmy po igrzyskach. Będą igrzyska za 3 lata
I już trochę mniej, więc tam na pewno chciałabym z dziewczynami być w finale Igrzysk Olimpijskich. Może są jakieś tam marzenia już troszeczkę większe, że chciałabym też indywidualnie wystartować na Igrzyskach. Jeżeli będzie zdrowie i wszystko wokół tego, to myślę, że nie będzie to jakoś ciężko do zrobienia, ale też nie lubię obiecywać, więc pozostawiam resztę dla siebie i zobaczymy, co czas pokaże. A długo analizowałyście w zespole ten start na Igrzyskach? Co tam można było poprawić, co można było zrobić lepiej, żeby no, urwać jeszcze tam z tego czasu, żeby w tym finale się pojawić? Wiesz co, no rozmawialiśmy z trenerem, trener powiedział swoje uwagi, każda przyjęła to dość, jakby, no przyjęłyśmy to, no i też nie było co się, wiesz, wywodzić po prostu, no zawsze mogło być lepiej i tyle, no. Nie ma co tutaj się więcej, wiesz, jakoś tam nad tym rozwodzić, analiza była trenera, trener powiedział swoje i tyle, no. A na ile trudniej jest ci trenować, albo na ile więcej wysiłku musisz włożyć w trening z uwagi na swój wzrost? Bo zazwyczaj zawodniczki biegające na 100 metrów no, są niższe od ciebie. Marion Jones chyba była też taka tak. Wysoka, no, ale jej też co innego pomagało biegać, więc pomińmy to, ale no, generalnie chodzi o to, że no, to są wyjątki jednak od reguły. No tak, no też nie da się ukryć, że jestem wysoką i też mocną zawodniczką, nie jestem chucherkiem, więc jakby no te treningi też są w inny sposób dobierane przez mojego trenera klubowego i też kadrowego, bo trener kadrowy nie układa innego planu dla wszystkich, tak, no bo to byłoby troszeczkę śmieszne, więc jakby trener dopasowuje każdy trening do nas, do indywidualnej osoby. No co mam powiedzieć? No 60 metrów dla mnie to jest po prostu dramat. No, jak widzę 60 metrów, to po prostu nóż mi się otwiera, bo nie dość, że są bloki, które mam fatalne, bo zanim się wygrzebię z tych bloków, to dziewczyny już są na 40 metrze, więc 60 metrów podziękujemy. No co, no 100 metrów, no to już jakby 100 metrów już za mnie jakby taką opcją, wiesz, bardziej walczącą tutaj o cokolwiek, no bo wyjdę w końcu, wygrzebię się z tych bloków, wyjdę i jakoś tam się doczłapię do mety, a czy jakoś tam specyfikę innego jakby, czy więcej potrzebuję na trening? Wydaje mi się, że nie, no też nie jestem jakimś kolosem, no. Tylko wiesz, no troszeczkę tam wyższa jestem i większa, ale no nie wiem, no wiesz, no na siłowni też jakby wydaje mi się, że więcej tych ciężarów podnoszę niż dziewczyny i na przykład jak biegamy na 10-80 na przykład, to troszeczkę mam większe te obciążenia, czy na sankach, no bo to jest jakby dopasowane do naszej wagi i tutaj też wiadomo, że ja nie mogę robić na przykład tego samego obciążenia, co Ada na przykład Gąsior, tak? No bo Ada jest drobniutka, malutka, a no to nas dzieli no głowa tak naprawdę, więc no logicznie jakby to na to patrzeć, no to nie ma w ogóle możliwości. Czyli tak już podsumowując naszą rozmowę, poprzedni rok, 2021, pozwolił ci z optymizmem patrzeć na kolejne lata. Tak, tak, na pewno jakby sobie udowodniłam inaczej. Wiarę w siebie pokazał mi, jakby umocnił tą wiarę we mnie troszeczkę ten start na Mistrzostwach Polski Seniorów w 2020 roku we Włocławku, gdzie zdobyłam pierwszy mój medal seniorowski. Dużo osób nagle nie wierzyło tak naprawdę we mnie i nagle mówię, o kurde, wróciłam po tych kontuzjach. Mówię, okej, okay. I jakby wiesz, no ten wynik też nie był najgorszy. Przecież 2021, bach, Mistrzostwa Świata Sztafet, jestem. Nagle Mistrzostwa Polski Seniorów, bach, 11:30. No Mistrzostwa Europy były takim, wiesz, takim troszeczkę podcięciem skrzydeł, troszeczkę, no nie ukrywam, bo liczyłam na medal tam.
ale też właśnie duże wsparcie dziewczyn z kadry. Też troszeczkę rozmawiałam z Mariką, no doświadczoną zawodniczką, więc też dużo pomogło. Pomogło mi to po prostu pozbierać się. No i co? No i po prostu ja przez to wszystko patrzę mega optymistycznie i nie mogę się doczekać sezonu. To już koniec tego odcinka. Były fajne historie, były emocje, były łzy, wzruszenia, także było wszystko, co w rozmowie powinno być. Dziękuję, Klaudia. Dzięki. Mam nadzieję, że Wam się też spodobało. Dotrwaliście do końca. Obserwujcie i lajkujcie kanał. Zostawcie suba, lajka, kliknijcie w dzwoneczek. Będzie nam miło. Tak jest.